KSW-jka odpowiada na zarzuty byłego wykonawcy. Na dzień dzisiejszy nie zalega KSW-k z żadnymi płatnościami dla generalnego wykonawcy. Nowe rondo w Mysłakowicach już niebawem. Na dniach wejdzie wykonawca. Co ciekawego w kinie LOT? Witam Państwa, Paweł Guszała, zaczynamy serwis informacyjny Telewizji Gami. Mocno komplikuje się sprawa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. Już nie tylko prace nad tą inwestycją zostały wstrzymane, ale najprawdopodobniej nie ma szans na ich wznowienie przez firmę T4B Ekotechnologie. Jakby tego było mało, wykonawca zarzuca przedstawicielowi spółki Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji przedstawianie publicznie nieprawdziwych informacji na temat ich współpracy. Mamy odpowiedź KSW-ka. Firma T4B Ekotechnologie przesłała portalowi Jelonka.com swoje stanowisko w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. W piśmie były już wykonawca tej inwestycji przedstawia swoją wersję wydarzeń. Wbrew twierdzeniom przedstawicieli KSW-ka, T4B Ekotechnologie miało nie wymuszać korzystnych dla siebie zapisów do aneksu. Wykonawca nie zszedł z placu budowy, lecz rozwiązał z KSW-ka umowę 31 lipca z przyczyn leżących po stronie KSW-ka. A były to brak zabezpieczenia finansowego inwestycji, nieuregulowanie płatności w kwocie ponad 2 milionów złotych, nieakceptowanie rozliczeń i ogólny brak współdziałania przy realizacji zadania. Ponadto KSW-ka miał próbować bezprawnego zaboru środków wykonawcy w wysokości ponad 2 milionów złotych zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przedstawiciele firmy T4B zapewniają, że mimo to ich zobowiązania względem firm podwykonawczych za wyżej wymienione okresy zostały uregulowane. Na odpowiedź Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji nie trzeba było długo czekać. Jest prawdą, że wykonawca z winy zamawiającego odstąpił od umowy, miał takie prawo i to się wszystko zgadza, ale równocześnie w dniu 31 lipca, czyli w dniu, kiedy przypadał termin zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków, KSW-k rozwiązał umowę z wykonawcą. Dopytaliśmy, w jaki sposób do tego doszło. To się odbyło, nazwijmy to, równocześnie. Wykonawca w dniu 30 złożył oświadczenie o odstąpieniu umowy, a KSW-k w dniu 31 rozwiązał umowy z tytułu niewykonania w terminie modernizacji oczyszczalni ścieków. Z dziennikarskiego obowiązku przypominamy, że wykonawca w swoim piśmie zapewnia, że rozwiązał umowę 31 lipca, a nie 30. Jednak na tym odpowiedź KSW-ka się nie kończy. Druga rzecz to jest kwestia zapłaty, która jest poruszana w oświadczeniu. Na dzień dzisiejszy nie zalega KSW-k z żadnymi płatnościami dla generalnego wykonawcy. Trzecia rzecz to jest kwestia pieniędzy. Pieniądze leżą na koncie na dokończenie tej inwestycji. Jest to około, w tej chwili mamy 4,5 miliona, które czeka na realizację. W związku z tym, że relacje obu stron i KSW-ku i wykonawcy dosyć mocno się od siebie różnią, zapytaliśmy Krzysztofa Ślęzoka, czy on lub spółka planują wystąpić na drogę sądową przeciwko T4B Ekotechnologie. Myślę, że finał tej dyskusji najprawdopodobniej zakończy się w sądzie. I to sąd będzie musiał rozstrzygnąć, po czyjej stronie jest stanowisko, czy też wina. Czy po stronie wykonawcy, czy po stronie zamawiającego. Wszystko na to wskazuje, że spór trwa i trwać będzie, a modernizacja oczyszczalni ścieków stoi w miejscu. To oznacza, że najprawdopodobniej kolejne hektolitry ścieków trafią niebawem do potoku Łomnica.
Do sprawy niebawem powrócimy. Jak podaje Przegląd Lubański, były proboszcz parafii w Ruszowie skazany za pedofilię niebawem wyjdzie na wolność. Sąd przychylił się do wniosku jego obrońcy, aby na rozprawę apelacyjną mógł poczekać w domu. Zabezpieczeniem ma być poręczenie majątkowe w kwocie 80 tysięcy złotych. Dodatkowo były ksiądz będzie musiał raz w tygodniu zgłaszać się na komendę w Zgorzelcu. Przypomnijmy, Piotr M. został skazany na 5 lat za molestowanie dwóch nieletnich dziewczynek. Data apelacji jeszcze nie została wyznaczona. Na dniach ma rozpocząć się przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z Miłkowa, Mysłakowic, Karpacza i Jeleniej Góry na wysokości stacji paliw w Mysłakowicach. Do listopada powstanie tam rondo. To jedno z niebezpieczniejszych odcinków na trasie Jelenia Góra-Karpacz. Niejednokrotnie dochodziło na tym skrzyżowaniu do mniej lub bardziej poważnych zdarzeń drogowych. Dlatego władze powiatu jeleniogórskiego postanowiły przebudować je i stworzyć w tym miejscu rondo. Na dniach wejdzie wykonawca, bo jesteśmy po całej procedurze, po rozstrzygnięciu wejdzie wykonawca przebudować to rondo, więc no, przepraszam już mieszkańców za utrudnienia w ruchu, bo z pewnością takie będą. Natomiast no, zależało też na tym, aby ten termin maksymalnie wydłużyć, żeby nie było to w tym szczycie turystycznym, aczkolwiek no, zahaczy to te miesiące wakacyjne, tak czy tak. No niemniej jednak organizacja ruchu będzie tam zorganizowana w taki sposób, żeby nie utrudniała bezpiecznego przede wszystkim przejazdu. 80% środków na tę inwestycję pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę dołoży powiat. Z pewnością przyczyni się to do przede wszystkim bezpieczeństwa, bo to jest najważniejsze dla nas, bezpieczeństwo na drogach powiatowych, ale też upłynnienie ruchu. Władze powiatu nie ukrywają, że planują jeszcze jedną tego typu inwestycję na trasie Jelenia Góra-Karpacz. W tamtym tygodniu rozmawiałem z panem marszałkiem Cezarym Przybylskim o przebudowie kolejnego skrzyżowania. Tutaj bliżej Jeleniej Góry jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 367 z powiatową. To jest kolej na wysokości stacji paliw BP. Tam wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w przyszłości będziemy chcieli przebudować to skrzyżowanie i właśnie proponując tam również rondo. Ta inwestycja spowodowałaby, że na trasie Jelenia Góra-Karpacz nie byłoby już większych kolizyjnych skrzyżowań, dzięki czemu można by bezpieczniej i płynniej poruszać się tym odcinkiem. 2020 rok upływa w Szklarskiej Porębie pod znakiem 60. rocznicy nadania praw miejskich. Z tej okazji jutro na najwyżej położonym stadionie lekkoatletycznym w Polsce odbędzie się ciekawa sportowa inicjatywa. 60 okrążeń na 60 lat miasta. Polegać ona będzie na tym, że każdy, kto przebiegnie lub przejdzie 60 razy stadion, otrzyma pamiątkowy medal. Wszystko zwieńczy portretowanie uczestników. Start imprezy, godzina 11, wstęp wolny. A w najbliższą niedzielę w Kowarach odbędzie się drugi zlot klasyków. Na miejscowej starówce będzie można zobaczyć motoryzacyjne perełki. Od godziny 10 do 12 zaplanowana została rejestracja pojazdów. Od 12 do 14.30 prezentacja, a od 14.30 do 15 wyjazd. Mamy dla Państwa jeszcze zapowiedzi najbliższych seansów filmowych w kinie LOT. Oto co będzie można tam zobaczyć. Pierwsza propozycja kina LOT to film Włoskie wakacje. Robert wraz ze swoim synem przyjeżdżają do słonecznej Italii. Chcą sprzedać rodzinną willę. Jednak ich pobyt nieco się wydłuży, bo życie napisało dla nich o wiele ciekawszy scenariusz. Druga propozycja to film Nie tak miało być. To szwedzki dramat w reżyserii Amandy Kernel przedstawia historię kobiety, której ograniczono prawo do widywania się z własnymi dziećmi. To opowieść o walce, o to co najważniejsze, mimo przeciwności losu. Kino LOT zaprasza. A co ciekawego do zobaczenia będzie w kinie Helios? Wyświetlane będą takie premiery jak Włoskie wakacje i Sam Sam,
Oprócz tego przygotowana została dodatkowa oferta. W Helios dla dzieci będzie można obejrzeć magiczny dywan. W Kulturze Dostępnej ukrytą grę, a w Kinie Konesera w poniedziałek Parasite, zaś w środę Tu i Teraz. Do tego dla kinomaniaków przygotowanych zostało wiele innych seansów. Ich tytuły można poznać na stronie internetowej www.helios.pl. Dziękuję za uwagę, zapraszam na jutrzejsze wydanie Wydarzeń Tygodnia. Do zobaczenia.